Identyfikator podmiotu SCP-013. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-013 przechowywany jest w zbrojnym magazynie przechowawczym w ośrodku 66. Osoby wystawione na oddziaływanie obiektu muszą być monitorowane pod względem rozpoznania różnic pomiędzy objawami wielu jednostek. Osoby te muszą również codziennie odbywać sesje rozmów. Opis. SCP-013 to zbiór 242 papierosów, które posiadają podobne właściwości anomalne. Najczęściej powtarzający się zewnętrzny detal pomiędzy podmiotami to występowanie słów Blue Lady, napisanych odręcznie niebieskim atramentem na każdym papierosie. Osoba, która zażyje zawartość SCP-013 poprzez inhalację, zacznie postrzegać samą siebie jako konkretną, acz niezidentyfikowaną kobietę. Konsumenci opisują ową kobietę jako osobę w wieku od 25 do 35 lat. Ma ona około 1,6 metra wysokości, a jej waga waha się pomiędzy 50 a 55 kg. Dodatkowymi powtarzającymi się detalami są przycięte czarne włosy, niebieskie oczy i ślad jasno-niebieskiej szminki na ustach. Natychmiast po zażyciu pojedynczej dawki SCP-013 konsument zacznie postrzegać swoje odbicie na powierzchni lustrzanej jako odbicie wyżej wymienionej kobiety. Po upływie kilku tygodni osoby te zaczną stopniowo odnosić wrażenie, że ich ciała zmieniają się, przypominając organizm kobiecy. Jest to jedynie przemiana mentalna, w rzeczywistości ciała owych osób nie ulegają transformacji. Wyżej wymienione zmiany są permanentne i nie rozpoznano sposobu na ich cofnięcie. SCP-013 został odkryty po samobójstwie Iana Milesa. Podmiot znaleziono w dużym, tekturowym pudle w apartamencie Denata. Po pobieżnym przeszukaniu mieszkania znaleziono kilkaset rysunków przedstawiających sylwetkę podobną do tej postrzeganej pod wpływem obiektu. Ciało pana Milesa zostało znalezione w pozycji siedzącej za biurkiem. Zgon nastąpił z powodu skrajnego przedawkowania. Denat przed śmiercią odręcznie napisał krótką notatkę. Jej transkrypcja znajduje się poniżej. Podczas przeszukiwania lokum pana Milesa jeden z cywilnych śledczych znalazł się pod wpływem SCP-013. Agent przydzielony do okolicy szybko skontaktował się z najbliższym ośrodkiem. Konsumenta, podmiot i wszystkie dowody zabezpieczono. Obecnie 217 instancji papierosów SCP-013 jest zabezpieczonych w ośrodku biologicznym 66. 25 papierosów jest zabezpieczonych w sektorze badawczym 09, oczekując badań w związku z podobnymi efektami anomalnymi. Dodatek. Transkrypcja notatki znalezionej przy SCP-013. Nie wiem, co mi się stało. Widzę ją wszędzie. Jestem świadom tego, że powinienem wiedzieć, kim jestem, ale nie mogę sobie tego przypomnieć. Kocham ją, ale nie wiem kogo. Jest taka piękna, ale chcę... Nie pamiętam, kto to. Kiedyś ją znałem, ale już nie. Tęsknię za tobą. Zostawiła mi swój ulubiony posmak.